Piotr Gajek, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Dziś między innymi. Była dyrektor szpitala oskarżona. Krystyna B. oskarżona została przez prokuratora o składanie fałszywych zeznań. Grzybobranie zakończyła nocką w lesie. Podstawową zasadą numer jeden jest to, żeby się nie wybierać do lasu bez naładowanego telefonu. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w całej Polsce od 10 października, to jest od soboty, będzie obowiązywała żółta strefa. To oznacza, że wszyscy będą musieli zasłaniać usta i nos w przestrzeni publicznej i komunikacji oraz stosować się do innych obostrzeń. Limity będą obowiązywały także w restauracjach czy podczas spotkań. Jednocześnie co tydzień będą aktualizowane strefy czerwone, w których rygor będzie jeszcze większy. Tymczasem w legnickim sądzie trwa proces dotyczący byłej dyrektor wojewódzkiego szpitala Krystyny Barcik oraz dwóch prezesów spółki medycznej. Prokuraturskie zarzuty dotyczą m.in. konkursu sprzed 5 lat, po którym firma zaczęła zajmować się diagnostyką obrazową w lecznicy, a także składania fałszywych zeznań w trakcie prokuratorskiego śledztwa. Po trwającym blisko 4 lata śledztwie prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie, formułując w sumie 21 zarzutów pod adresem dwóch prezesów spółki świadczącej usługi z zakresu diagnostyki obrazowej i byłej dyrektorki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Śledztwo dotyczyło konkursu z 2015 roku. Krystyna B. oskarżona została przez prokuratora o składanie fałszywych zeznań w zakresie charakteru tej znajomości oraz wspólnego wylotu do Stanów Zjednoczonych. Była już szefowa legnickiego szpitala, przekonuje, że nie ma nic do ukrycia i wraca do sytuacji sprzed 5 lat, gdy między wybraną w ramach konkursu spółką a jej poprzednikiem trwał spór obejmujący zarzuty stawiane przez tę drugą pod adresem zwycięskiej. Absolutnie nie czuję się winna. To są rozgrywki między dwiema firmami, pomiędzy firmą poprzednią, która świadczyła nam szpitalowi usługi diagnostyczne, a obecną, która wygrała. I to jest poszukiwanie się różnych sytuacji, które mogłyby wpłynąć jakby na niekorzyść całej tej sprawy. Jak wyliczają przedstawiciele prokuratury, jeden z prezesów został także oskarżony o wprowadzenie w błąd komisji konkursowej w zakresie zdolności kredytowej spółki, która była wymagana na poziomie 1,5 miliona złotych. Oskarżony ten wykazał przez określone zaświadczenie z określonego dnia zdolność na taką kwotę. W akcie oskarżenia prokurator zarzuca, że oskarżony mężczyzna, prezes tej spółki, zorganizował te przelewy dosłownie w ostatnim czasie, po czym wkrótce je powycofywał, określając jako błędne przelewy. Jego następca również został oskarżony o składanie fałszywych zeznań w trakcie prokuratorskiego śledztwa. Wobec obu mężczyzn skierowano także liczne zarzuty wynikające z ustawy o rachunkowości. Za składanie fałszywych zeznań oskarżonym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy kara do 3 lat pozbawienia wolności. Niemal całą noc trwała akcja poszukiwawcza starszej kobiety z powiatu polkowickiego. 74-latka udała się na grzyby i ślad po niej zaginął. Ostatecznie udało się ją odnaleźć aż w powiecie bolesławieckim. To kolejny przypadek zagubienia w lesie, dlatego specjaliści przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Starsza kobieta wyszła z domu w minioną niedzielę w okolicach godziny 13, jednak do późnych godzin wieczornych nie wróciła i dlatego bliscy zaalarmowali policję. Służby natychmiast rozpoczęły akcję poszukiwawczą. I całą noc przeczesywali bardzo obszerny teren leśny przy drodze wojewódzkiej numer 328 w okolicy miejscowości Wysoka i Jakubowo-Lubińskie. Dzielnicowi z Nowogrodzca zastali kobietę w miejscu oddalonym o ponad 16 km od lokalizacji, w której pierwotnie rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Tym razem finał akcji okazał się szczęśliwy, ale takie sytuacje nie powinny się powtarzać. Leśnicy zwracają uwagę, aby starsze osoby nie wyruszały na grzybobranie w pojedynkę. Warto też pamiętać o innych zasadach bezpieczeństwa w lesie. Podstawową zasadą numer jeden jest to, żeby się nie wybierać do lasu bez naładowanego telefonu komórkowego. To jest takie urządzenie, które mają niemalże wszyscy, natomiast ci, którzy takiego telefonu komórkowego nie mają, muszą po prostu przekazywać komuś postronnemu, najbliższym,
gdzie się wybierają, gdzie zamierzają te grzyby zbierać. Powinniśmy też wybierać te lasy, które dobrze znamy. Jeśli jednak dojdzie do zagubienia, trzeba wiedzieć, jak odpowiednio poinformować służby. Na numer alarmowy 112 można bowiem zadzwonić nawet wtedy, kiedy nie mamy zasięgu. Wówczas warto pamiętać, że las jest podzielony na strefy. Ich numery znajdziemy na tak zwanych słupkach działowych. To ułatwi służbom odnalezienie zagubionej osoby. Dla osób, które są bardziej zaawansowane może w zakresie tych nowszych technologii, polecałbym aplikację Bank Danych o Lasach. To jest aplikacja mapowa lasów państwowych, powszechnie dostępna, bezpłatna, która nie tylko ma wgrane mapy leśne, czyli możemy się zlokalizować, w którym oddziale jesteśmy, tak, przy której drodze, ale jednocześnie ma możliwość zapisywania śladu, czyli możemy sobie zapisać ślad od samochodu, który zostawiliśmy oczywiście na parkingu leśnym, nie w lesie. Przy okazji leśnicy apelują do osób, które wybierają się na grzybobranie, aby nie zostawiały po sobie żadnych śmieci. To niestety wciąż spory problem w naszym społeczeństwie. W okresie grzybobrania, nie oszukujmy się, ale tych śmieci jest więcej. Dlatego też apelujemy i prosimy ludzi o rozsądek, tym bardziej, że mówię, las jest dla ludzi i zadbajmy o jego czystość, tak, żeby podczas spaceru z dziećmi czy z rodziną, żeby ten las wyglądał. A zatem wybierając się do lasu, pamiętamy nie tylko o własnym bezpieczeństwie, ale także o odpowiednim zachowaniu. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczycie jeszcze... Najpierw skradną serce, później portfel. Kiedyś właśnie wyszedłem tutaj od shopów, i wychodzę, bo chciałem zadzwonić gdzieś tam. Okazuje się, że kieszeń pusta. Oni widzą więcej. Zdecydowałam się pokazać miejsca w Lubinie, które mają historię. W ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt wciąż przybywa nowych rezydentów. Pod troskliwą opiekę trafiają tu majestatyczne orły, okazy niezwykle rzadkie, jak rybołów czy urokliwe szopy. Szczególnie te ostatnie urzekają swą ciekawością do ludzkich gadżetów. Jedne zniewalają swym majestatycznym wyglądem, inne z miejsca budzą empatię i przebojem wkradają się w nasze łaski. W Raczkowej spotkamy i takie, które potrafią urzekać i rozbawiać, jednocześnie wykazując się umiejętnościami godnymi najwybitniejszych kieszonkowców. Jak dwa małe szopy, które do wsi w gminie Legnickie Pole trafiły spod Zgorzelca w asyście mieszkanki jednej z tamtejszych miejscowości. Przyszły do niej na podwórko, ale tak naprawdę to były oseski, jeszcze bardzo małe, na butelce, powiedzmy... Wyglądało, że miałem problemy żołądkowe, takie lekko wychudzone, troszeczkę udało nam się je wykarmić. Szop jest gatunkiem inwazyjnym, traktuje się go jako szkodnika. Wybór był więc jasny, mogły zostać uśpione lub na stałe zamieszkać w zamkniętej hodowli. Kita i Pompon stali się więc nowymi podopiecznymi Fundacji Fopit Gobi w Raczkowej. Szopowate z rodziny Pant są urocze, ale przy tym niezwykle inteligentne. Dzięki chwytnym łapkom są w stanie otwierać szuflady czy przeszukiwać kieszenie. Najbardziej stresującą dla mnie sytuacją było to, jak w tej chwili mam telefon gdzieś z tyłu, a w telefonie są jakieś tam karty płatnicze, może prawo jazdy. I kiedyś właśnie wyszedłem tutaj od shopów, wychodzę, bo chciałem zadzwonić gdzieś tam, okazuje się, że kieszeń pusta. Biegiem z powrotem do tego wybiegu, tej waliery. Rzeczywiście telefon był już rozparcelowany. Na szczęście nie postanowiły go wyprać, bo shopy pracze, jak to nazwa sugeruje, lubią wkładać te swoje rzeczy sprawdzane do wody. Spośród mieszkańców Raczkowej to zwierzęta zdecydowanie najlepiej wyszkolone w zdobywaniu ludzkich serc i gadżetów. Choć trzeba przyznać, konkurencja jest spora. Do ośrodka zawitały bowiem ostatnio małe jeże, które bez trudu potrafią stopić pokryte najtwardszym lodem serca. Na łono natury powrócą, gdy osiągną optymalną wagę. Zwierzę bardzo pożyteczne. Jednym z pokarmów są te ślimaki, które potrafią być jakimś tam problemem na działkach. W związku z tym, że warto w jakiś sposób o jeże dbać na tych działkach, dlatego że są naszymi sprzymierzeńcami w walce z myszami, nornicami i właśnie ślimakami. Gościem iście unikatowym jest z pewnością także rybołów. Ich populację w kraju szacuje się na maksymalnie 80 par. Ten trafił do Raczkowej po postrzale z wiatrówki. Tu też przezimuje, dziś nie jest bowiem w stanie latać. Jako ptak odlatujący na zimę próbowaliśmy go wypuścić na początku września, bo teoretycznie do 15 września powinien odfrunąć. Natomiast ten ptak, który tu jest u nas, przeleciał 150 metrów, wylądował na polu. Dał się złapać w rękę, w związku z tym wrócił do woliery i przezimujemy go, bo ten okres, kiedy powinien odlecieć, już
minęły. Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt w Raczkowej to jedyne na terenie powiatu letnickiego miejsce, gdzie mogą trafić wszystkie gatunki wymagające pomocy. Prędzej czy później wszystkie też wracają na wolność, o ile okazuje się to możliwe. W przeciwnym wypadku znajdują tu nowy dom i troskliwą opiekę i potrafią się za to odwdzięczyć, choćby poprawiając humor, o czym dobitnie przekonała się nasza ekipa. Właśnie atakują operatora, to tak na marginesie. Nazywają siebie fociarzami, spuste migawki, uwieczniają magiczne chwile, piękne miejsca i ludzi. Widzą więcej niż inni i starają się to przekazać na fotografiach. Teraz do swojego świata zapraszają Lubinian. Za nami wernisaż prac pod nazwą Lubię w Lubinie. Była trema, wzruszenie i radość. Fotografie uczestników cyklicznych warsztatów. Środa jest foto, prezentowane w dużym formacie. Można oglądać w galerii ratuszowej. Warsztaty fotograficzne pod nazwą Środa jest foto odbywają się w lubińskim ratuszu od 2018 roku. Uczestniczą w nich pasjonaci amatorzy, którzy mają okazję poznać tajniki fotografii od strony teoretycznej i praktycznej. Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią warsztaty znowu są możliwe. Rozpoczęły się więc wyjątkowo wernisażem prac uczestników pod nazwą Lubię w Lubinie. Chodziło o to, żeby zauważyć w tym miejscu, w którym się mieszka, żeby nie szukać daleko nie wiadomo czego, tylko żeby tam, gdzie się jest, widzieć rzeczy fajne po prostu i takie, które się lubi. No i tutaj nasi uczestnicy świetnie sobie z tym poradzili tak naprawdę, bo jak się popatrzy na całość, a to wszystko jest tak naprawdę Lubin, no to robi to niesamowite wrażenie. Jedną z uczestniczek warsztatów jest pani Katarzyna Marcinkowska, która przez 2 lata szukała w Lubinie miejsca, w którym mogłaby realizować swoją pasję. Tak trafiła na foto środy do ratusza, gdzie można teraz podziwiać efekty jej pracy. Po raz pierwszy mam wydrukowane zdjęcie swoje w takim formacie i po raz pierwszy gdzieś są powieszone. Więc jest to duże przeżycie, ponieważ zdecydowałam się pokazać miejsca w Lubinie, które mają historię, są zapomniane lub do wyburzenia lub wyburzane. I tak chciałam ostatnie spojrzenie i pokazanie, żeby nie zapomnieć. Pan Wojciech fotografią zajmuje się już pół wieku, a swoje umiejętności doskonali na warsztatach fotograficznych, do których dołączył rok temu. Mężczyznę szczególnie inspiruje natura. No lubię w Lubinie, to u nas takie piękne zachody słońca są od strony zachodniej. No tak jakoś się zebrało i coś fajnego wyszło, nie? Niektórzy swoją przygodę z fotografią rozpoczęli niedawno. Inspiracją dla pani Marianny są ludzie. Jestem na emeryturze i zaczęłam się tym interesować, czas wolny był. No i zaczęłam tu przychodzić. Rozwijają bardzo i można tak trochę inaczej patrzeć na świat. Do cotygodniowych warsztatów fotograficznych Środa jest foto można jeszcze dołączyć. Żeby uwieczniać najpiękniejsze kadry, wcale nie trzeba mieć profesjonalnego sprzętu. Można jak najbardziej fotografować telefonem, aparatem taki, który się posiada po prostu. A można też przyjść na spotkanie i posłuchać, co inni mają do powiedzenia i jakie zdjęcia robią. Też można to zobaczyć. Chcemy się nauczyć wielu różnych rzeczy, jeśli chodzi o sprzęt. I na początku robimy zdjęcia. Te zdjęcia się odbywają w różnych miejscach, przeważnie w plenerze. Spotykamy się tutaj w sali konferencyjnej. Na dużym ekranie oglądamy te zdjęcia i wszyscy razem dyskutujemy na temat właśnie ich wykonania i kompozycji i wartości generalnie. Warsztaty pod nazwą Środa jest foto odbywają się w ratuszu w każdą środę o godzinie 17. Więcej szczegółów na temat zajęć można uzyskać na profilu facebookowym Muzeum Historycznego w Lubinie. Nie kończą się problemy na budowie drogi S3 na odcinku z Lubina do Polkowic. Firma, która obecnie prowadzi pracę, nadal zajmuje się poprawianiem błędów po poprzednim wykonawcy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że kierowcy pojadą przynajmniej jedną nitką drogi do końca roku. Przypomnijmy, że pierwotnie droga z Lubina do Polkowic miała zostać oddana do użytku w czerwcu 2018 roku. W kwietniu 2019 po ogromnych opóźnieniach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązała umowę z konsorcjum firm, których liderem było Salini. Firma Mota Engil, czyli nowy wykonawca, w kwietniu tego roku zajął się 14-kilometrowym odcinkiem tej drogi. Od tamtej pory trwa jednak sprzątanie i naprawianie błędów. Wykonano już wiele prac poprawkowych, które zidentyfikowane zostały po poprzednim wykonawcy. Na różnych odcinkach trasy głównej wykonywana jest podbudowa lub układana nawierzchnia. Prowadzone roboty mostowe skupiają się w większości na pracach wykończeniowych i są związane między innymi z kosmetyką betonu, przygotowywaniem lub profilowaniem stożków pod umocnienie
czy na przykład betonowaniem murków oporowych stożków. Jak zapewnia GDDKiA, wykonawca dąży do tego, aby jak najszybciej udostępnić przejazd kierowcom. Do końca roku kierowcy mają przejechać przynajmniej jedną nitką drogi z Lubina do Polkowic. Wykonane zostały prace związane z montażem fundamentów pod słupy oświetleniowe w rejonie ronda Polkowice Północ. Realizowane są roboty przy zasilaniu oraz oświetleniu na węźle Lubin Północ. Trwają roboty ziemne oraz wykonywane są warstwy konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Trwa umacnianie skarb wykopów, a także wylotów kanałów i przykanalików do rowów na części trasy głównej. Nowy wykonawca ma 14 miesięcy na dokończenie drogi z wyłączeniem zimy. Oznacza to, że komfortowo z Lubina do Polkowic powinniśmy pojechać w połowie przyszłego roku. Do zrobienia jest jeszcze około 25% prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Chodzi o dokończenie budowy drogi, czyli dwóch jezdni, dwa pasy ruchu i pasa awaryjnego oraz węzłów Kazimierzów, Polkowice i Lubin Północ. Nawet 8 milionów złotych kosztować ma gruntowny remont zespołu szkół w Chocianowie. Dzięki planowanej inwestycji nauka będzie odbywała się w nowoczesnych i bardziej przyjaznych warunkach. Na razie jednak powiat polkowicki ma środki jedynie na jeden etap prac. Jeszcze trochę i zespół szkół w Chocianowie zmieni się nie do poznania. Władze powiatu polkowickiego zapowiadają gruntowny remont placówki. Ten zakłada nie tylko odświeżenie wyglądu, ale także doposażenie pracowni czy gruntowną wymianę instalacji elektrycznej. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne z regionalnego programu operacyjnego w kwocie 1 300 000 zł. Są to środki, które będą przeznaczone na modernizację obiektów szkoły w Chocianowie, zespołu szkół w Chocianowie. Wymiana zostanie instalacja, dobudowana winda. Cały zaplanowany remont chocianowskiej szkoły może pochłonąć nawet 8 milionów złotych. Dlatego starostwo stara się o dodatkowe środki z funduszy norweskich. Mamy nadzieję, że przed nami duży remont obiektu, który dzisiaj już wymaga inwestycji. Czy możemy powiedzieć, że ta szkoła po tym remoncie będzie już taka zupełnie nowoczesna i na obecne standardy? Na pewno będzie odświeżona. Będziemy dążyli do tego, żeby była pasywna, czyli żeby miała odnawialne źródła energii, fotowoltaikę, pompy ciepła. Zobaczymy, jaki zakres uda się zrobić, jakie pieniądze uda się pozyskać, ale na pewno idziemy w tym kierunku. Powiat polkowicki szacuje, że całkowity remont zespołu szkół w Chocianowie powinien zakończyć się najpóźniej w 2024 roku. Blisko 1000 żonkili pojawiło się w ogrodzie na tyłach lubińskiego hospicjum. W ich nasadzeniu po raz pierwszy zamiast przedszkolaków pomogli kadeci z klasy mundurowej. Dla nich była to lekcja empatii, dla pacjentów będzie to piękny widok za oknem, przez które ze swych łóżek podglądają świat. Dla wszystkich to jasny sygnał. W Lubinie jest takie miejsce wyjątkowe i potrzebne. Na teren hospicjum wmaszerował dziś średniej wielkości pluton, reprezentowany przez uczniów z klasy mundurowej. Pomocnicy w barwach maskujących pojawili się po raz pierwszy w akcji, która do tej pory była domeną dużo młodszych kolegów. Jest 26 osób, mamy 950 żonkili, mam nadzieję, że wszystko uda nam się dzisiaj posadzić i będziemy tutaj do czasu, aż nam się to uda. Przede wszystkim rozwój empatii w takim zawodzie to jest taka najważniejsza podstawa, natomiast też dobra zabawa, integracja, oni dopiero się poznają, bo we wrześniu przyszli do szkoły, więc myślę, że na pewno będziemy często uczestniczyć w takich akcjach. Ustalenie taktyki działania i przydział zadań nastąpił błyskawicznie. Rozpoczęła się operacja żonkil oraz pełna mobilizacja. Tak, jak najbardziej. Wsadziliśmy właśnie żonkile pod hospicjum lubińskim. Myślę, że po to tu jesteśmy, żeby pomagać i no, jak nie my, to kto. Możemy pomóc ludziom, którzy tutaj są chorzy i jakby mamy świadomość tego, że na pewno będzie im miło patrzeć wiosną w okno i będą zasadzone kwiaty. Żonkile, które są już symbolem lubińskiego hospicjum, to także forma podziękowania dla wszystkich osób, które są zaangażowane w funkcjonowanie placówki. Kwiatowa tradycja ma już 12 lat i niezmienne przesłanie. Przypomnienia ludziom, że jest taki obiekt w Lubinie, hospicjum, że trzeba pamiętać o tych ludziach, którzy zapadają na choroby onkologiczne, a wdzięczność od nas i właściwie społeczności za to, że to jest. Lubińskie hospicjum to jedna z dwóch takich placówek, które zapewniają opiekę paliatywną na terenie Dolnego Śląska i jedyne takie miejsce w naszym regionie. To ważne miejsce. Hospicjum daje wsparcie, opiekę i pomaga oswoić to, co nieuchronne. W wydarzeniach telewizji regionalnej na razie to już wszystko. Dziękuję za uwagę.